kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest super ciepło, piękna pogoda, po prostu jak marzenie. Nawet zdjęłam wcześniej bluzę, mam w takim krótkim topie, mam krótkie spodenki, mam wrażenie, że ostatnio te spodenki mam cały czas na filmach, ale uwielbiam je, one są tak wygodne i pomyśleć, że to są spodnie z Zary, ale stara kolekcja. Mam jedne takie lewisy 501 jeansowe, o które też się często pytacie i one są super i jakoś tak fajnie mi się w nich chodzi. Dzisiaj nawet myślałam, że może pojedziemy sobie na wycieczkę rowerową, ale to trochę później, bo tak, jak jest ciepło, to wiecie, a to jakieś dywaniki się upierze, a to coś w ogrodzie. Ostatnio też kupiłam kwiatki fajne i chciałam je posadzić, bo kupiłam szafirki białe, kupiłam też goździki. Taką fajną odmianę, no idealne, ale to wszystko Wam pokazywałam na Instagramie, więc jeżeli nie śledzicie mnie tam, to możecie mnie zaobserwować, bo pokazuję Wam inne rzeczy niż na YouTubie. Do tego jeszcze chcę tam coś posprzątać, wiecie, tam coś poukładać. Myślałam, żeby ogarnąć garderobę, żeby trochę ją, może nie odświeżyć, ale żeby ją przeorganizować, czyli te letnie rzeczy, bo teraz już ma być bardzo ciepło cały czas, ale nie wiem, czy się chce dzisiaj do tego zabrać, za to zabrać, dlatego że jak się za to zabiorę, to będę po chwili zmęczona, więc myślę, że znowu jakby moja stara zasada powolutku, pomalutku aż do skutku, czyli jakimiś sekcjami, może dzisiaj zrobię sobie jakąś tam jedną małą sekcję, żeby się nie zakopać w tym i żeby to mnie nie przerosło, że tak powiem. Mam jeszcze gulasz, który mi został i właśnie będę go teraz podgrzewać na obiad. I ziemniaczki, młode ziemniaczki, które kocham absolutnie. Mam też schabik. Dzisiaj na śniadanie w ogóle jadłam schab z żurawiną. Nie miałam niestety chrzanu, normalnie bym zjadła z chrzanem. Moja mama zrobiła ten schab w prezencie, więc ja uwielbiam schab. Szczególnie właśnie z chrzanem. Do tego sobie zrobiłam jajko, takie na twardo, półtwardo, można powiedzieć. I no jakieś tam warzywa, owoce. O, mango mam. To w sumie na mango mam ochotę, więc sobie zrobię do tego gulaszu i ziemniaków mango. Wiem, że to nie są wasze smaki, ale ja uwielbiam takie połączenia. Więc może sobie posadzę te kwiaty. Chociaż mi to trochę zajmuje, żeby, wiecie co, wymyślić miejsce, bo ja chcę tak, żeby było kolorystycznie. Mam takiego na przykład jednego rododendrona, który jest fioletowy i obok niego chcę posadzić białe szafirki, bo one mniej więcej w tym samym momencie kwitną i będzie fajny kontrast, fajne połączenie, a białych szafirków nie widziałam. Wierzcie lub nie, nie widziałam. Natomiast uwielbiam szafirki, bo one są takie coroczne, więc ja się staram podchodzić do wszystkiego bardzo praktycznie w życiu, więc jak już mam się raz zanurzać w ziemi po te szafirki, to chcę je posadzić tak, żeby było dobrze i właśnie tak, żeby przemyśleć ten ogród. Czyli na przykład jak rododendron mi kwitnie na fioletowo w danym momencie, no to wtedy kwitną mi szafirki i to jest bardzo fajny kontrast. A nie tak, że jeden rododendron zakwitnie, później już opadną mu te kwiatki, a obok niego jakieś inne się pojawią dopiero jak on już zgubi te swoje kwiaty, więc to trzeba pomyśleć, trzeba pochodzić, trzeba sobie tam poprzymierzać, żeby było dobrze. Chyba tyle, jeżeli chodzi o mój update majówkowy. No bardzo fajnie, bardzo spokojnie, pogoda jest piękna, bo miała być kiepska, a jest idealnie, cudownie i tak spokojnie jest. I ja tak sobie, wiecie, narzucam powoli, że powinnam to posprzątać, tamto posprzątać, a ja stwierdziłam, nie, ja będę się relaksować i jeżeli coś mi się bardzo będzie chciało, to zrobię. A jeżeli nie, to nie. I wczoraj w ogóle nie mogłam zasnąć. Już chciałam spać. A tutaj nagle w telewizji jeden z moich ukochanych filmów, Pearl Harbor. I sobie myślę, nie no, muszę go obejrzeć, uwielbiam. W ogóle też pytajcie się mnie o różne filmy, które lubię, które polecam. Jest taki jeden film, Nierozłączni. Francuski film, to jest jeden z moich ukochanych filmów. Jest to film o pięknej przyjaźni dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest sparaliżowany na wózku, tylko może tutaj tylko czuwa uszy i twarz.
Może mówić, może myśleć, a wszystko inne ma sparaliżowane. I jest taki drugi, taki trochę łobuziak, który zostaje skierowany do pracy przy pomocy tego pana przez urząd. Więc naprawdę jest to duży kontrast i piękna przyjaźń. Naprawdę to jest tak, no uwielbiam ten film, cudowny jest. Absolutnie cudowny. Pearl Harbor, polecam. Ojciec Chrzestny. Pamiętnik. O Jezus, no myślę, że chyba każdy ten film kocha. To jest taka piękna historia i też mam ten film. Na szczęście on w ogóle teraz jest na Netflixie. W ogóle. Ja sobie nagrałam ten film i wracam do niego bardzo często. Do tego jeszcze bardzo lubię i polecam Wam Forrest Gump. Masz wiadomość. Też są takie magnolie, stalowe magnolie. No dużo jest takich, wiecie, fajnych filmów, które zapadają w pamięć. Dobrze, gulasz mi się tutaj podgrzewa, już jestem głodna. Tak, no może nie aż tak bardzo, ale trochę jestem. Jeszcze taka jedna rzecz, bo ostatnio dostaję mnóstwo pytań o torebkę. I w sumie nie wiem dlaczego, ale akurat ta torebka tak bardzo Was zainteresowała. Pokazywałam ją przy okazji jakichś stylówek. Nie tak, że jakoś specjalnie się rzucała moim zdaniem w oczy, ale jak się okazuje, wzbudziła ogromne zainteresowanie. Pokazywałam Wam ją przy okazji jakichś tam stylówek, że fajnie z takim szoperem wygląda to albo to, chyba z dwa razy może. I dostałam, chyba nigdy nie dostałam tyle pytań o torebkę. I to jest taki szoper, po prostu szoper beżowy. Louis Vuitton, bardzo mi się podoba i ma taką tutaj, widzicie, podszewkę, też taki ciekawy kolor, bardzo fajna, bardzo lubię tą torbę i uważam, że super pasuje do wszystkiego, no i tutaj się wszystko mieści, no muszę trochę to posprzątać, bo wiecie, czego ja tu nie mam, okularki mam, w środku, to możemy sobie zrobić coś z mojej torebce przy okazji. Bardzo lubię te okulary i w sumie wszystko jest w nich idealne. Poza tym, że one mają tutaj takie, jak to się nazywa, noski. I ja lubię tak nosić okulary i to mi się czasami wkręca we włosy. Ale tak, to są ekstra. Jakbyście chcieli, to można poszukać, jaki to jest model. Pytacie, ja w ogóle nie przywiązuję wagi do takich rzeczy. To jest Gucci GG102SK, jeżeli to jest w ogóle jakiś model. Tutaj mam jeszcze o, kosmetyczkę, z której mi się wysypała kosmetyczka i z Estée Lauder, sam przy okazji mam jakichś kosmetyków. I tutaj mam dwie rzeczy. Dwie szminki Maybelline, taki nudziak. Dzisiaj nie mam go na sobie akurat. I do tego mam jeszcze Precious Absolue z Lancome. Bardzo lubię. I w ogóle pierwszy raz chyba dostałam tą pomadkę kiedyś od Karoliny na urodzinę. I właśnie pokochałam ją. Jest ekstra, super nawilża. Więc trzymam ją w kosmetyczce. Tutaj jeszcze mam chusteczki. W tej mojej kosmetyczce mam płyn do dezynfekcji, taki podręczny. Ten płyn kupiłam w Stanach, bo wiem, że też się pyta się czasami o niego. I mam tutaj jeszcze różaniec z Betlejem. Takie rzeczy w mojej kosmetyczce mam. I co jeszcze mam? I mam jeszcze portfel, taki mniejszy, bo ja mam jeszcze taką małą torebeczkę, którą też ostatnio już złożę, bo ja właśnie jak się przyczepię do jakiejś torebki, to noszę i nie mogę przestać. Może dlatego. I zmieniłam, bo ja lubię portfele kolorowe, bo wtedy one rzucają się w oczy, łatwiej jest je znaleźć. Chociaż dostałam ostatnio taki czarny, piękny portfel, ale jeszcze go nie zamieniłam. Też taki mniejszy i ten portfel na przykład super mi się mieści w takiej mniejszej torebce. No bo tak wiecie, na szybko, jak gdzieś wychodzę, to zakładam mniejsze torebki i tutaj mi się też bardzo fajnie to mieści, bo tutaj mi się mieści właśnie telefon i taki portfelik. No. Też kocham tą torebkę. Zresztą jak wszystkie moje torebki.
No i taka sytuacja. Odpowiedź na Wasze pytanie. Ja w ogóle bardzo lubię modę. Może nie jestem jakimś ekspertem w tej modzie, ale lubię, zresztą wiecie o tym, bo śledzicie mnie na YouTubie. Jeżeli mnie śledzicie na YouTubie, na Instagramie, to na pewno już to zdążyliście zauważyć, ale też mam swój styl i tego się trzymam. Myślę, że to jest ważne, żeby też nie ulegać takim wpływom totalnie, tylko być sobą i to się zawsze obroni. Nie zawsze tak się wydaje, że to się obroni, ale na dłuższą metę uwierzcie mi, że to się obroni. Dobra, zaraz będę jadła, jeszcze obiorę to mango i coś jeszcze, aha, i zrobię sobie herbatę. W ogóle słuchajcie, bo nie wiem, czy Wam to mówiłam, ale ja uwielbiam tą herbatę Liptona, tę piramidki zieloną. We wszystkich sklepach byłam, w których pomyślałabym, że ona jest, ale jej nigdzie nie ma. Więc mój mąż zrobił mi taką niespodziankę, że zamówił mi online tą herbatę. No wiesz, to są takie może detale. Niektórzy pomyślą o Boże, herbatę. Ale ja na przykład bardzo doceniam takie drobne gesty i wydaje mi się, że to było bardzo słodkie, że on tak zadbał o mnie. No Allegro znalazłam te herbaty. Znaczy mój mąż znalazł. I sobie kupiłam zapas. Słuchajcie, 6 takich i 2 jaśminowe, więc mam w spiżarni tego dość sporo. I zrobię sobie tą herbatkę na pewno. I ten gulasz, ziemniaczki młode, no niestety nie mam koperku, ale miałam taką ochotę, widzicie, to na taki obiad. Młode ziemniaki, koperek, jajko sadzone i do tego jeszcze, nie wiem, jakaś fasolka albo kalafior, takie wiecie, jedzenie za starych, dobrych czasów, za naszego dzieciństwa, więc wstawię ten schab do lodówki i nałożę sobie gulasz, bo już praktycznie jestem gotowy. Kochani, w drugiej części tego vloga zrobimy sobie taki mały haul, ponieważ zamówiłam 2 kapelusze. Ja się przymierzam do zakupu kapelusza Leszka. Ten kapelusz ma swoją cenę. Znalazłam tańsze zamienniki. Można powiedzieć, chciałam zobaczyć, jak one będą leżały i czy się skuszę na tą Leszkę. I znalazłam taki sklep, który się nazywa Angela i w tym sklepie właśnie widziałam, bo po prostu wpisałam w Google kapelusze. I znalazłam takie 2 kapelusze z łańcuszkami. No i chciałam sprawdzić, czy one rzeczywiście będą pasowały, jak one wyglądają i czy taki kapelusz dla mnie ma sens, czy jest jakby twarzowy, wiecie, o tym chodzi. Także sprawdźmy biały. One są dokładnie takie same, tylko tak, one są takie same, tylko mają różne kolory. Biały kapelusz wygląda, tak bym powiedziała, całkiem okej, okay, całkiem solidnie. I one mają tutaj w środku dołączony łańcuszek. Te kapelusze kosztowały 65 zł, coś takiego, o, tak wygląda. A ten łańcuszek, bo to jest naprawdę taki ala Leszka, a ten łańcuszek przyczepia się, tylko właśnie muszę sprawdzić gdzie, bo generalnie w tych kapeluszach z łańcuszkami chodzi o to, że one są trochę luźniejsze na głowie, ale jak zawieje wiatr, to ten łańcuszek nam ten kapelusz trzyma. Także zobaczmy, gdzie to się... Aha, tutaj są takie miejsca, takie otwory, za które można te haczyki zaczepić. I on się trzyma. Podoba mi się w ogóle to zestawienie złoty i biały. Ja generalnie za bardzo tak... Nie przepadam za złotem, znaczy może tak, nie przepadam za złotem, ostatnio to złoto jakoś tak bardziej za mną chodzi. Widzicie, kobieta zmienną jest. No i zobaczmy z tym łańcuszkiem, jak to wygląda. No wydaje mi się, że całkiem spoko. I to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za Waszą obecność i za Wasz czas. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa!